Rada jest specyficznym rodzajem pokazu i właściwie wydarzeniem, bo to nie można traktować w formie pokazu, takiego typowego pokazu mody, dlatego że osoby, które biorą, panie, które biorą w nim udział, traktują też moim zdaniem to jako terapię swoją. Jedna pani opowiadała, recytowała dla swojego męża wiersz po japońsku, w kimonie japońskim. Druga pani pokazywała razem z mężem swoją historię poprzez kukiełki, które sama zrobiła. Trzecia pani występowała na scenie z córką i śpiewała utwór muzyczny. I teraz ta edycja będzie poświęcona bardziej wydaniu filmowemu, z racji też tego, że Łódź ma swoje korzenie filmowe, ale w innym wydaniu. Też chcę pokazać je jako gwiazdy filmowe. Jest to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie i pokazujące taki optymizm, bo te panie przeszły naprawdę długą drogę między wiadomością o tym, że są chore, że muszą się poddać operacji i później rekonstrukcji piersi. I to jest takie z jednej strony pesymistyczne, że to dotyka tak wiele kobiet, ale z drugiej strony optymistyczne, że te kobiety mają tyle w sobie energii, mają 30, 50, 60, 70 lat, ale chcą nadal żyć.